Nowa jakość, o której marzymy od 2005 roku, ponieważ w tym roku właśnie mieliśmy gotowy projekt na całkowitą modernizację tego akademika. Celem naszym numer jeden, żeby odejść wreszcie od tych wspólnych kuchni, od wspólnych łazienek, wspólnych toalet, żeby każdy student czuł się w tym akademiku po trosze tak jak w domu. Oczywiście nie mogliśmy sobie pozwolić na sytuację idealną, taką, żeby każdy pokój miał swoją łazienkę, swoją kuchnię, ze względu na to, że wcześniej tak on był właśnie skonstruowany. W związku z czym architekt zaproponował nam, a my przyjęliśmy to, zaakceptowaliśmy takie rozwiązanie, że robimy z trzech pokoi, i jeden moduł. Są to dwa pokoje dwuosobowe i w środku łazienka razem z taką niewielką kuchnią. Myślę, że czyli wejście do tego aneksu kuchennego i do łazienki jest tylko i wyłącznie możliwe przez pokoje. Czyli wchodzimy z korytarza do pokoi, a z tych dwóch pokoi do tego aneksu kuchennego i do łazienki. W ramach tej inwestycji wyposażaliśmy również te pokoje, czyli meble, sprzęty AGD, bo mamy też kuchnię wyposażoną już całkowicie. To wszystko było realizowane w ramach tego projektu i finansowane właśnie z dotacji ministerialnej. Mamy w tym akademiku 112 pokoi dwuosobowych, 4 pokoje jednoosobowe, 10 pokoi małżeńskich, mamy też dwa pokoje dla niepełnosprawnych studentów, mamy pokój do cichej nauki, mamy pokoje socjalne dla pracowników technicznych i pracowników obsługi, którzy tutaj są zatrudnieni w akademiku. Także warunki naprawdę pod każdym względem są bardzo dobre, zarówno dla studentów, co jest najważniejsze, jak i też dla osób, które pracują po to, żeby ten akademik funkcjonował prawidłowo. Olbrzymi krok do przodu, naprawdę tutaj jak się ogląda, to się bardzo cieszy. Myślę, że studenci będą bardzo zadowoleni, warunki są świetne, także teraz warunki mieszkalne bardzo dobre. Remont trwał niecałe półtorej roku i kosztował Politechnikę w zaokrągleniu 7 milionów 100 tysięcy. Z tego 7 milionów pokryło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast reszta była kosztem projektu wykonanym przez Politechnikę Opolską. Politechnika Opolska.